Firma ma zaproponować rozwiązania dotyczące tego, co ma znajdować się w tak zwanej strefie kultury, a bramą miasta. Firma ma pomóc przygotować memorandum dla inwestorów. Rolą doradcy jest takie poukładanie tych klocków, żeby stworzyć ofertę, która z jednej strony spełnia oczekiwania mieszkańców Łodzi, z drugiej strony jest efektywna ekonomicznie i możliwa do realizacji technicznie i prawnie. To przykładowe wizualizacje tego, jak może wyglądać nowe centrum. Tutaj rynek Kobro. Budowa rynku, umownie zwanego rynkiem Kobro, który ma zostać otoczony obiektami o charakterze kulturalnym, mieszkalnym, biurowym i handlowym. Przetarg dotyczył zagospodarowania terenów o łącznej powierzchni 10 hektarów. Zwycięska firma ma także przygotować koncepcję przebicia kwartałów terenów pomiędzy ulicami Trauguta, Kilińskiego, Sienkiewicza i Tuwima. Koncepcja zagospodarowania terenów zarówno nad dworcem, jak i w strefie sztuki ma być gotowa jesienią przyszłego roku.